Szczęść Boże! Dzisiaj dotkniemy stosunku Cata Mackiewicza do e, idei Jagiellońskiej. Po pierwsze trzeba krótko przedstawić Stanisława Cata Mackiewicza dla tych, którzy z różnych powodów mogli nie być zapoznani z jego twórczością. Otóż Stanisław Cata Mackiewicz to wielkiej sławy prawicowy redaktor i pisarz e, okresu międzywojennego. Potem miał swoje przejścia w okresie wojny i powojennym, wrócił do Polski Ludowej i zmarł już w Polsce Ludowej, w której pracował bardziej nad tematami historycznymi, można powiedzieć w tym sensie był bardziej już historykiem albo badaczem historii. Stanisław Mackiewicz urodził się 18 grudnia 1896 roku w Petersburgu jako pierwszy syn Antoniego Mackiewicza i Marii z Petraszkowiczów. Rodzina Mackiewicza była rodziną mieszczańską, stosunkowo zamożną. Zarazem posiadała tradycje ziemiańskie i patriotyczne. Mackiewicze jako drobna szlachta przed laty posiadali swoją ziemię gdzieś w powiecie oszmiańskim, lecz później utracili ją albo w wyniku złego zagospodarowania, albo w konsekwencji udziału w powstaniach narodowych. Mackiewicz junior po przodkach herbu Boża Wola był dumny z faktu, że w jego żyłach płynęła stara litewska krew zarówno po mieczu, jak i po kondzieli. Twierdził, że po mieczu jego rodowód sięga roku 1528. Powołując się we wspomnieniach na XIX-wieczny wypis ksiąg szlacheckich guberni litewskiej i wileńskiej w wywodu familii urodzonych z Jańcza Mackiewiczów. Rodzina jego matki Pietraszkiewiczowi o przydomku stromiło herbo na wywodziła się ponoć od jednego z sygnatariuszy Unii Chorodelskiej. W opinii Mackiewicza najwybitniejszym jej przedstawicielem był Ksawery Pietraszkiewicz, spiskowiec, więzień, męczennik, filozof i pedagog, cieszący się powszechnym szacunkiem, a przez wielu znany wręcz za świętość narodową. W 1839 roku został skazany na śmierć za udział w spisku Szymona Konarskiego, ale ostatecznie wyrok zamieniono na zesłanie na Kaukaz, gdzie służył w armii carskiej jako prosty żołnierz. Stanisław Mackiewicz obrał sobie pseudonim C.A.T., Nikt nie wie dokładnie, dlaczego to jest, czy to oznacza kota, który jest bardzo inteligentny i bardzo niezależny od wszystkich, czy co innego miałoby to znaczyć. W każdym bądź razie utrwalił się ten jego pseudonim i dzisiaj często nawet wspominamy o Stanisławie Mackiewiczu po prostu mówiąc CAT, nie po angielsku CAT, tylko CAT. Mackiewicz według swoich poglądów jest monarchistą. Także jest zachwycony ideą jagielską, którą rozumie może trochę na swój sposób. Tym niemniej, jeszcze w początku i w połowie XX wieku, wierzy, że można tą ideę jakoś zaaplikować, zrealizować już w czasach mu współczesnych. Mackiewicz uważał Jagielonów za XI wybitną, wykazującą zarówno w polityce wewnętrznej, jak i na zewnątrz, nie tylko dużo poczucie siły ale także odpowiedzialności za los państwa. Jeden wybitny człowiek może być dyktatorem, pisał CAT, ale jeśli talenty geniusz dziedziczy syn, wnuk, prawnuk itd., to mówimy o wielkiej dynastii. Tak właśnie było z domem Gedymina. Zdaniem redaktora Wileńskiego Słowa właśnie potomkowie Gedymina, zasiadający na polskim tronie potrafili kierować się umiarem i poczuciem sprawiedliwości, nie tracąc przy tym autorytetu zarówno wśród własnych poddanych, jak i w Europie. Mackiewicz cenił Jagiellonów przede wszystkim za styl ich polityki zagranicznej. Stwierdzał nieraz, że Jagiellonowie nigdy nie pozwolili, nie pozwolili sobie na prowadzenie wojny w dwóch kierunkach. To znaczy, jeśli był konflikt z Zakonem Krzyżackim, zawierano pokój z Moskwą i odwrotnie. Także bardzo cenił sobie Mackiewicz twórczość Litwosa, to znaczy Henryka Sienkiewicza, w którym upatrywał opisu rzeczywistości, do której jego uczucie było bardzo zbliżone. To znaczy też, można tak powiedzieć, marzył o tym, by zostać jednym z bohaterów powieści Sienkiewiczowskich, pojawić się gdzieś w stepach Ukrainy, albo na Podolu i brać udział w tych wojnach, które są opisywane u Sienkiewicza. Mackiewicz, ekspansjonista polski, zapatrzony wyłącznie na wschód, marzący o zagonach po stepie Ukrainy aż za Dnieper, dostrzegał takie same tęsknoty za poszumem proporców rycerskich u Sienkiewicza. W opinii Cata Litwos, to jest pseudonim Sienkiewicza, tęskniący za wolną i wielką Polską w swoich książkach odwoływał się do wielkiej przyszłości. Swoimi krzyżakami i trylogią jak gdyby, jak gdyby za rękę wziął publiczność polską współczesną i zbliżył do czasów odległych. Rozpią upoetyzowanie naszej historii na stepach ukraińskich i w borach litewskich. Oto dla Sienkiewicza dalekie stepy ukraińskie czy jeziora litewskie nie są mniej kochane, mniej drogie, jak przez najautentyczniej etnicznie polska ludność zamieszkała centralne województwa naszego kraju. Jednocześnie wysuwał wniosek, że skoro Sienkiewicz kochał Dzikie Pole jako część Rzeczypospolitej, dlatego również dzisiaj Ukraina może być Polska, a przynajmniej z Polską w sojuszu. Będąc konserwatystą, Stanisław Czatmackiewicz widział realizację idei gilońskiej w współczesnych czasach jako ideę szeroko zakrojonej decentralizacji państwa. W tym sensie e, dawało się poznać jego e, fascynację średniowieczem, e, w którym e, i istniało wiele różnych jednostek, niezależnych od siebie, a tworzących różnego, na róż, różnopoziomowe konfederacje i federacje między sobą. I właśnie w taki sposób widział tworzenie tego nowego mocarstwa Rzeczypospolitej, Jagiellońskiej w tych dawnych granicach, ale bardzo zdecentralizowanej. Stanisław Czatmanskiej w swoich rozważaniach ustrojowych bardzo dużą wagę przywiązywał do konserwatywnej idei decentralizacji państwa, ściśle powiązanej z ideą regionalizmu. Przy stałej, silnej i sprawnej władzy centralnej chciał widzieć ją ograniczoną w możliwości bezpośredniej ingerencji w życie obywateli. Jednocześnie postulował ustawowe uniemożliwienie władzy zbyt nachalnego wtrącania się w poszczególne regiony niejednolitego organizmu państwowego. Chciał tym samym ochronić je przed unifikacją. Jego zdaniem naturalne regiony, ze względu na swoją inność i specyfikę, powinny cieszyć się szeroką autonomią własnym samorządem, co właśnie zaistnieje przy spełnieniu postulatu silnej władzy centralnej, która będzie miała moc trwać na straży jedności państwa. E, jako federalista, Mackiewicz też przekładał to na politykę realną w swoim czasie, a mianowicie dążył, czyli wypowiadał się za autonomicznością. E, Kraju Wileńskiego, czy ogólnie to można powiedzieć po prostu wschodnich kresów II Rzeczypospolitej. Niestety ten pomysł nie został wprowadzony w życie. Oczywiście byłby to pomysł, który dałby wiele naszym ziemiom w sensie ich bardziej swobodnego rozwoju, oczywiście w ramach suwerennej Polski, ale z większą możliwością dla zwykłych obywateli i. i i również e, oczywiście elit tych, e, tych Żyziem. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.